Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy częściej niż zwykle odczuwamy potrzebę wsparcia osób starszych, samotnych i ubogich. Od 6 lat paczki dla potrzebujących seniorów organizuje Trzech Policzan. 20 grudnia Andrzej Rogowski, Tomasz Kartanowicz i Piotr Kołacki, działający jako koncerty charytatywne w Policach, wraz z siatkarkami grupy Azoty Chemik Police, przygotowali paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących polickich seniorów. Rodziny są wybrane przez spółdzielnię Odrę. To są najuboższe rodziny. Przez zarząd skierowana do nas lista. Są to ludzie, którzy nie mają rodzin praktycznie, nie są bez środków do życia, ledwo utrzymują te mieszkania, z tego co wiemy. Na pewno trafią te paczki w dobre ręce. Nie są to ludzie sprawdzeni, którzy na pewno tej pomocy potrzebują. Paczki zawierają żywność z długim terminem przydatności do spożycia, czyli między innymi mąki, konserwy, słoiki z kiszonkami, cukier czy słodycze. Jako chemik Police wspieramy, pomagamy już od 6 lat. Zawsze jesteśmy wszyscy chętni, chętne do tego, aby pomóc. Wiadomo, jest to bardzo ważne, tym bardziej teraz w tym okresie świątecznym. Jest wiele rodzin, wiele osób potrzebujących, które po prostu czekają na te paczki, czekają na pomoc i na pewno jesteśmy zadowolone, że możemy pomóc w taki sposób w tym trudnym czasie. Policka paczka dla seniora trafiła do potrzebujących 21 grudnia. Wsparcia oprócz polickich siatkarek udzielili także kibice, przynosząc produkty przed meczem oraz mieszkańcy, dostarczając je do sklepu szklarskiego.